bardzo dobry mężczyznę i dobrze głosowałem na niego, to przyznać trzeba i wszystko tego. Myślę, że jest to przyzwoity człowiek i że wykaże się właściwie na swoim miejscu. Marszałkiem został, sprawdzi się? Wszyscy wiedzą i to jest ogromna pomyłka. Proszę następne pytanie. Szymon Hołownia został nowym marszałkiem Sejmu, dlatego znajdujemy się w Białymstoku na ulicy Towarowej, gdzie kiedyś się wychowywał. Pytają mieszkańców, co o nim sądzą i czy będzie spełnił rolę nowego marszałka. Mieszkał tutaj niedaleko, kilka bloków. Mieszkał bardzo fajny chłopak już nie chłopak, tylko tak. Bardzo. Tu na osiedlu mieszkał i znam jego z kościoła. Dzieciństwo pani go zna? Dzieciństwo go znam, także super, naprawdę. Jaki był kiedyś, jak był młodszy? No zawsze sympatyczny, zawsze taki, no... empatyczny, przyjazny do wszystkich. Sympatyczny młody człowiek był. Nawet się chyba z moim synem trochę kolegowali. Także, ale... jak syn wspomina Szymona? Znaczy w tej chwili nie wiem, bo syn nie mieszka w Białymstoku, ale myślę, że na pewno dobrze. Mieszkał tutaj na Towarowej. Co pan sądzi o nim? No nie jest dobry człowiek i dobrze będzie rządził, bo tak jak wczoraj wypowiadał się, no to elegancko. To taki twardy człowiek. Widział pan go kiedyś tutaj na Towarowej? Widział, tak. No bardzo dobrym jest, teraz już politykiem chyba. Także podoba mi się. Podoba mi się te jego takie przemówienia, to tak miło posłuchać. Mądry dziennikarz, zna się jak to wszystko zachować. Nie to, że tam przyjdzie jakiś niełuk. To znaczy tak nie do końca jestem do niego przekonana. Owszem, on dobrze to prowadził, jak był w telewizji, to jeszcze może być na luzie, ale tutaj to ja nie wierzę w te słowa, które on wczoraj powiedział. Nie wierzę, że będzie tam taka równość, że on będzie pilnował tego porządku. Nie bardzo on tam to powiedział, że zmieni Sejm na nowszy, lepszy i że będzie szacunek. Słyszałam. Nie wierzę w to. Nowa twarz w polityce, człowiek elokwentny. No, wydaje mi się, że w sumie może być tą wartością dodaną w polityce. Tak, 20 lat mieszkał tutaj. No. Co pan sądzi o tym człowieku? No, bardzo fajny facet. No, przyjemny. Byliśmy przed wyborami, to przyszedł do nas, rozmawialiśmy. Tutaj, w Białymstoku? Tak, tak, do nas podszedł. Bo on teraz nowym marszałkiem Sejmu został. Nie wiem, to... I przemawiał wczoraj tam... Wczoraj, tak, bardzo dobrze. No. Jak pan to przemówienie ocenia? Bo on tam mówił, że zmieni Sejm, że będzie nowy Sejm z szacunkiem. Już trochę się zmieniło, te ogrodzenia przecież polikwidowane i redaktorzy chodzą. Uważam, że nie. Dlatego, że wszyscy, którzy dochodzili do władzy, mówili to samo. To nic nowego nie powiedział. I dlatego sądzę, że jak zacznie się to wszystko układać już, zobaczy, że to nie jest tak łatwo rządzić. Wczoraj byłam naprawdę zaskoczona. Tak po prostu... Ale w pozytywnym sensie, czy w negatywnym? Pozytywnym oczywiście. Także jestem dumna, że stąd pochodzi. Udawało się mu bardzo dużo rzeczy, na przykład no, on założył tą fundację Kasisi, nawet no, wysyłałem pieniążki jakieś tam na tą fundację. Także cały czas coś robił i jakby można powiedzieć, że jest zaufanie do niego. Na pewno się da. Jeżeli będzie stanowczy tak do tej pory, to na pewno się da. Ma swój charakter, wie jak to wszystko robi. Zobaczy pan, pierwszy raz wystąpił jako marszałek. Nie zająknął się nawet. Taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję, że czeka nas naprawdę jakaś porządna zmiana i będzie normalnie w Polsce. Ja sądzę, że chyba będzie się nadawał na to stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że ma obycie w telewizji, w mediach. Jest w miarę sensowny, także myślę, że poradzi sobie. Na pewno, bo on taki uczciwy człowiek, że i konkretnie mówi. Nie to dobrze, żeby coś tam się nie. No, te barierki zlikwidował od razu. Uda się. Poprągu ludzie. Przecież tylu jest, tam jest ich i z Białegostoku, nie z Białegostoku, także on będzie na pewno zmieni. Już te barierki, ludzie bliżej idą, przecież to te bariery to rozgryzali. Wczoraj pokazał się rzeczywiście z dobrej strony, jako człowiek, który wie,
na czym polega jego rola, co ma robić, jak się zachować. Myślę, że bardzo pozytywne wrażenie. Pierwsze wrażenie dobre zrobił. Bardzo dobre. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że uda się. No, także jestem zadowolona, że właśnie jego wybrali. Jest bardzo taki miły dla ludzi, w ogóle taki przyjemny.